Najważniejsza drogowa inwestycja w regionie. Ukończona jest już prawie w 80%. 50-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej nr 5 ma połączyć stolicę Dolnego Śląska z granicą województwa wielkopolskiego, ale także ułatwić mieszkańcom Trzebnicy dojazd do metropolii. Termin oddania budowy to jest czwarty kwartał tego roku. Do tej pory prace idą zgodnie z harmonogramem prac, nie mamy opóźnień. Znaczącym wyróżnikiem ma być największe owalne skrzyżowanie w regionie, Rondo Obrońców Grodna i najdłuższy mierzący 750 metrów most nad Widawą. Zakończone zostało nasuwanie mostu nad rzeką Widawą. To jest najdłuższy obiekt inżynieryjny na odcinku drogi krajowej S5 Korzeńsko-Wrocław. Zakończyło się także nasuwanie segmentów mostu na drugi mniejszy most, na most nad rzeką Ławą. To jest most, który ma ponad 260 metrów. Rondo jest rozbudowywane, powstają łącznice, które będą łączyły drogę ekspresową S5 z autostradową obwodnicą Wrocławia, z ulicą Żmigrodzką prowadzącą do centrum Wrocławia oraz z drogą krajową nr 5. Powstają nasypy, powstają już pierwsze warstwy bitumiczne. Z dnia na dzień widać coraz bardziej zaawansowane postępy prac. Zgodnie z harmonogramem pierwsze samochody powinny przejechać nową drogą już w listopadzie. Czy będą wcześniejsze oddania? Trudno jeszcze o tym mówić, ponieważ jeszcze jednak budowa jest w toku. Wartość całej inwestycji to jest prawie 2 miliardy złotych. Budowane są nowe wiadukty przy węźle Trzebnica. Prawa nitka jezdni, ponieważ lewa nitka już jest gotowa. To jest odcinek około 1,5 kilometra, po którym w tej chwili kierowcy już mogą przejeżdżać. Natomiast powstają wiadukty pod nitkę prawą jezdni. Pogoda w końcu ma się poprawić, co jeszcze bardziej zintensyfikuje pracę na S5. Co z pewnością ucieszy setki kierowców, którzy odliczają dni do otwarcia trasy. Mateusz Czmiel, Echo 24.